Są dwie dziewczyny na różowo i dwie dziewczyny na fioletowo. A wy jaki kolor wybieracie, widzowie? Napiszcie w komentarzu, bo dzisiaj przez 24 godziny będziemy rywalizować. Wygra kolor różowy czy fioletowy? Oto jest pytanie. Przez 24 godziny ja będę jadła, piła i jeździła wszystkim tym, co jest różowe. Natomiast moja siostra bliźniaczka ze swoją tutaj koleżanką będą na fioletowo i zobaczymy, kto będzie miał lepiej, kto zwycięży. Fajna będzie ta konkurencja, więc oglądajcie do samego końca i też pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę. Każda jedna łapeczka w górę to jest jeden kolor różowy więcej. Kto lubi różowy, klika łapeczkę w górę, a kto lubi fioletowy, klika subika. O, z dzwoneczkiem. I ja sobie sprawdzę, ile was jest, który kolor wy lubicie bardziej, więc to jest ankieta głosująca. Dobra, no to teraz sobie wybieramy ładne autko, żeby dojechać. To ja sobie wybiorę jakiś taki z premium. A co tam? Wezmę sobie limuzynę. Nie mogę być gorsza, bo musimy dzisiaj zwyciężyć z moją siostrą. Musimy zmienić kolor. Czekajcie, ja jak tu mam wsiąść? Halo! Jak ja mam tu wsiąść? O, już wsiadłam. I sobie teraz zmieniam na różowo. Zobaczcie, mam elegancki sobie tutaj sprzęt samochodowy. Aha, ale z was bombiki. My mamy lepszy, bo mamy limuzynę. Haha. Idziemy sobie teraz zrobić dom na różowo. Musimy mieć lepszy niż moja siostra, bliźniaczka. I sobie wbijamy tutaj prędkość 70. A co? Będziemy jechać szybko. I teraz zobaczcie, mogę... O nie, jadę do tyłu. Mogę sobie teraz kliknąć. I jedziemy zbudować. Ciekawe, gdzie moja siostra pojechała, bo ona powinna tutaj przyjechać, żebyśmy... Ona sobie tam zrobiła dom. No nie, dobre sobie. Ja zaraz się wkurzę. Muszę tam jechać. Ona specjalnie to robi. Muszę teraz tam do niej dojechać. Zobaczcie, jaki ona sobie dom zbudowała. Dobra, jedziemy szybko. Musimy przetestować tą limuzynę różową. Mamy tutaj fajny autko. Patrzcie, jaki oni sobie dom zbudowali. Wow. Ej, dobra, Lena, dawaj. Musimy zrobić lepszy, bo musimy zwyciężyć. Ja, zobaczcie, prezentuję się w taki sposób. Mamy różowe włoski, ładną tutaj, nie wiem, spódniczkę i też mam topik. Moja tutaj koleżanka Lena również ma piękną kreację i my wyglądamy lepiej, bo z was są bambiki. Różowe dzisiaj wygrywa przez 24 godziny. Wybieramy sobie jakiś kozacki dom, słuchajcie. Taki mega, mega. Musimy być lepsi, słuchajcie. Może weźmiemy jakiś... nie wiem, jaki już mam wybrać. Może... O, taki wysoki. Nasz będzie wyższy, słuchajcie. Zbudowałam dom i nasz będzie lepszy. La, 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 la. Albo wiem, ja mogę potem zrobić jeszcze na wzgórzu dom. On już w ogóle będzie lepszy. I uwaga, teraz zmieniam kolor domu na różowy. I patrzcie, haha, ale mam piękny domek różowy. Idę sobie zobaczyć do środka, jak w nim wygląda. Moja limuzyna stoi sobie pod chatą elegancko. Wow, ale fajnie, ale mam fajny domek. No i zobaczcie, jaki mam piękny widok. Ja mam lepszy widok, bo mam widok na Brookhaven, więc mam lepszą działkę. Dobra, to idę zobaczyć sobie... O, patrzcie, co ona tutaj napisała? Patty, ale to jest bardziej fioletowy. Nie, to nieprawda. To nie jest... No, czekajcie, to trzeba naprawić w takim razie. Skoro to jest bardziej fioletowy, to damy sobie różowy. Jaki to jest różowy? To jest różowy. No to jest różowy, czy nie? Ej, no czekajcie, jak to... Dobra, to jest różowy. To jest różowy na pewno. Już to nie ulega żadnej wątpliwości. To jest różowe, piękne, wspaniałe. Najładniejszy dom różowy wygrywa, słuchajcie. Dom mamy zrobiony, więc spać przez te 24 godziny mamy gdzie. Samochód też mamy. Patrzcie, tutaj moja siostra oburzona. O ty! Patrzcie, jakie Marylka ma tu fioletowe włoski, jakie pasemka. Ona dzisiaj jest na fioletowo, a my jesteśmy na różowo. Co nie, Lena? My rządzimy. Dzisiaj dziewczyny w kolorze różowym rządzą, ale one pewnie myślą, że one rządzą, więc musimy rywalizować. Dobra, prośmy sobie teraz tutaj ekwipunek. Co my możemy? Słuchajcie, ja mam fioletową książkę, więc ona już odpada, ale... Mamy, co mamy różowego? To jest pytanie. Mamy różową kartę. O, jak już mamy kartę, to wygrywamy. No niestety, dziewczyny, my mamy kartę, więc możemy za wszystko sobie zapłacić, a wy nie macie karty. Mamy różowego szejka, też tutaj Milena podała, więc możemy sobie go wypić elegancko. Śpiworek, może balon. O, balon będzie jakiś różowy. Czekajcie, spróbujemy znaleźć fioletowy. Nie fioletowy, tylko różowy, już mi się myli. O, ja mam różowy balon. Na. I damy teraz Lenie balona, żeby miała też różowego. Możemy mieć różowe kwiatki, nie? I mogą mieć, tak, ja mam kwiatki różowe. Ej, my wygrywamy, patrzcie. To dla was, widzowie, kwiatuszki różowe, a wy nie macie. Oni, o, zobaczcie, one mają na przykład watę cukrową fioletową, też fajnie. My mamy kwiatuszki, o, i mają książkę, prezencik. Co my tu jeszcze mamy? Ej, tu nie ma za dużo różowych rzeczy, mi się cały czas myli. Różowe, fioletowe, to jest prawie to samo. Ale, no, i co my teraz będziemy jeść? Przez cały dzień ja mam szejka pić? Nie, no, musimy wybrać się do restauracji. Sprawdźmy sobie, co jeszcze tutaj możemy zrobić, czyli możemy jechać na przykład różowym rowerem. Dobra, no to bierzemy różowy rower. Chodźcie, dziewczyny, Marylka i jej koleżanka, chodźcie, jedziemy. Patrzcie, one sobie postawiły coś.
No, Dusia postawiła, ulol. A ja bym powiedziała, że to jest bardziej różowe. Więc nie wyrażam na to zgody, żeby to było w tym domu, bo to jest bardziej różowe. No dobra, to jak one sobie tak chcą, to ja zaraz sobie zobaczę też, co tutaj jest różowego. Wchodzimy sobie w props i tutaj mamy różne fajne rzeczy. O, zobaczcie, na przykład mogę sobie tą toaletkę tu postawić, bo ona jest różowa i pasuje. Mogę też postawić to, czyli jednak nie, albo i nie. Mogę postawić sobie to i zobaczymy, jaki kolor tu będzie. Może będzie jakiś różowy, ładny. Popatrzcie, to jest coś bardziej w stylu koloru czerwonego. To uwaga, jest! O nie, to jest fioletowy! No nie, przegrywamy, nie ma tutaj różowego. Czekajcie, zaraz znajdziemy różowy, to jest zielony. No nie, będzie tutaj różowy czy nie? Bo zaraz wyjdzie na to, że mnie... O, to jest niebieski. Ej, no, nie ma różowego! Jak to? Jak to tak? Powinien być różowy, to jest najpiękniejszy kolor. Ej, to jest... Jest... No dobra, to jest czerwony. Dobra, nie, tego nie było, widzowie, wcale tego nie było. Ale możemy sobie też ładnie udekorować domek sobie takimi... Patrzcie, tu serduszko dam, różowe serduszko i tutaj to nie wyszło. Tu możemy dać kolejne różowe serduszko i wam tutaj damy, patrzcie, macie różowe serduszko, dziewczyny, macie. One się zmieniły tu na fioletowo, wow, ulala. A jeszcze jest taki domek, właśnie jest takie coś, patrzcie, mogę sobie to postawić tutaj. Tak, uwaga, no gdzie to jest? Czemu mi się to nie pojawiło? Nie można używać na ulicy. Dobra, to przecież nie używam na ulicy. Okej, tu. I mamy, patrzcie na to, dziewczyny, no przecież my... To jest niepodważalne, że różowy dzisiaj wygrywa. Po prostu króluje różowy. Wybieramy też sobie na różowo. I patrzcie, no jak cudownie. Stroimy teraz sobie nasz tutaj domek, żeby on był jak najbardziej różowy i jak najładniej wygląda. Ale fajnie, mamy, patrzcie, dookoła zrobimy. Zaprosimy tu wtedy innych. O, jak fajnie. Ej, mega mi się podoba. Tutaj też było coś też w stylu takim... Nie, tego nie. O, to też ładnie wygląda. Ej, to jest ładne, ale na różowo. Jakie to jest ładne. Ej, naprawdę. Ej, to mi się podoba. Dobra, to tego ja nie chcę. Tego też nie chcę, tego nie chcę. Dziękuję. Biorę sobie inne rzeczy. O, takie. To jest zdecydowanie lepsze. Patrzcie, jak to wygląda. Ale to się prezentuje. No, jak ładnie mamy. Ej, patrzcie, one też ładnie sobie zrobiły. No to teraz widzowie, napiszcie nam w komentarzu, kto wygrywa. Kolor fioletowy czy kolor różowy? No bo jest ogólnie tak wyrównane. One mają bardzo ładnie i my też mamy bardzo ładnie. Wydaje mi się, że musimy trochę cofnąć czas, dlatego, że nie będziemy widzieć tego, jak jest tutaj pięknie. Więc jeszcze raz otwieramy sobie. Dajemy sobie tutaj też na drodze. Ja nie wiem w ogóle, czemu my to robimy na drodze, ale chyba też dlatego, żebyśmy widziały ewentualnie... O, mamy różowe ciuchy, a wy nie macie. Mamy ciuchy różowe, patrzcie, różne, troszkę z czerwienią, ale to nic. Mamy jakiś też basen i ten basen można gdzieś tu postawić. Czekajcie, sprawdźmy sobie, czy ten basen w ogóle jest w jakimś innym kolorze, jakimś ładnym. Nie, to jest fioletowe, dobra, czyli to odpada. Mamy też śmieci, może postawimy śmieci. Nie, tu nic... O, patrzcie, tutaj daliśmy coś takiego, ale to kompletnie nam nie pasuje. Co jeszcze możemy? Jakiś znak. O, może znak będzie jakiś różowy. Czekajcie, sprawdzamy sobie. No, nie, to nie działa. No to może... co jeszcze możemy tutaj postawić, żeby było w kolorze różowym? Może jakieś boksy będą o kolorowe. O, mamy! Mamy walizki różowe, widzowie! Nie, no walka jest mega wyrównana. Okej, to teraz jeszcze może zrespimy sobie jakieś samochody, żeby zobaczyć, kto ma lepszy. Patrzcie, co to jest? Co to jest z tyłu na tym skuterku? Skuterek robimy różowy, patrzcie. Ej, ale zobaczcie, w tym świetle to w ogóle nie wygląda jak różowy. Zaczynam się denerwować. Dobra, biorę różowy, mamy różowy. Elegancko podjeżdżamy sobie i skuterkiem, zobaczymy. Ej, co wy tu macie za niebieski basy? To do was nie pasuje, to nie pasuje. Dobra, dajemy różowy skuterek. Co jeszcze możemy tutaj znaleźć? O, to damy, patrzcie. Ej, czemu tu w ogóle jest dzieciak z tyłu? No nieźle, dobra, mamy różową brykę, kolejną. Parkujemy tu i zaraz zobaczymy, kto i jak wygląda. O, mamy różowe też to, rowerek. Możemy postawić też sobie autobus czy coś, albo coś takiego. Postawimy sobie to, żeby było różowe. Tak. Ej, czemu... Gdzie jest moja ta... O, ja nie mam mojej limuzyny, ktoś mi zabrał limuzynę. No nie, teraz się wkurzyłam, dobra. To wyskakuje, normalnie wyskakuje i zabieram moją limuzynę. Ja muszę limuzyną jeździć, jak to na księżniczki różowe przystało. Limuzyna, musi być limuzyna. Dobra, mamy różową.
Jedzie. O nie, one też wzięły, spapugowały, ale patrzcie, one w środku jak mają ładnie ozdobione. Ej, no serio, też ładnie zrobiły, no nie mogę mówić, też jest ładnie. Ale to jest różowy, różowy jednak jest ładniejszy. Okej, jedziemy teraz na miasto zobaczyć, co tam się dzieje na mieście. Chodźcie, jedziemy, chodź Lena, wsiadaj do mnie. Dobra, cofam panią, wjeżdżam w nią. Lena, wsiadaj! Jedziemy, ona gdzieś dzwoni. Lena! Ona niech się wsiąść, uwaga. Nidit, wsiadaj! O, w końcu wsiadła, jedziemy. Ej, gdzie one pojechały? One już pojechały. No nie, zaraz się wścieknę. Jedziemy do restauracji, do sklepu zobaczyć, co jest tutaj różowego. Czekajcie, biegniemy teraz. Ale pyszno, tak właśnie my mamy do picia tego szejka. Przez cały dzień pijemy tego szejka. No i co my tutaj mamy w sklepie? Lody odpada, Doritosy odpada. Ej, my nic nie możemy zjeść, tu nie ma nic do jedzenia. No nie, serio? One chociaż mają wodę. A my nic nie mamy, nic dzisiaj nie zjemy. No to mamy problem. To chodźmy zobaczyć sobie tutaj, na pizzę. O, patrzcie, jakie one wzięły sobie samochód. Z trumną. Fioletowy samochód z trumną, dobra. Zobaczmy sobie, czy tutaj znajdziemy coś, co jest różowe. Czy w ogóle coś tutaj jest? No nie. Ale możemy sobie zrobić wybieg mody. Chodźcie, chodźcie. Ja idę pierwsza, proszę bardzo. I widzowie, wy oceniajcie. Idę pierwsza. Na, 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 na. No i normalnie wam to teraz zatańczę. Patrzcie. Uuu, makaren. Ej, to nie jest to, sorry. Patrzcie, jak my tańczymy sobie. O, i dołączyła jakaś widzka i napisała Pat. I ona ma już różową koszulkę, czyli jest 3-2, bo ona przyszła w różowym stroju, także no chyba woli różowy, tak jak ja w dzisiejszym odcinku. Bierzemy kolejny taniec i robimy sobie to po prostu imprezę. Impreza fioletowo-różowa, więc tutaj też by przydało się właśnie udekorować to w naszym stylu, żebyśmy mogli tu przebywać, dlatego że no w innym wypadku nie możemy tu przebywać, bo musi być wszystko różowe, także tutaj rozkładamy nasze rzeczy, bo my wszystko tu przynieśliśmy. O nie, one rozkładają na różowo, dawaj Lena, rozkładamy tutaj na fioletowo, na różowo. O, nie na fioletowo, ja już się mylę normalnie. Ustrajamy sobie ładnie, elegancko. Tak jest. Dobra, tutaj. Ej, no mi się to nie podoba, dziewczyny, że one wszystko tutaj stawiają fioletowe. Różowego musi być więcej, zdecydowanie, patrzcie. Ej, ja stawiam... Jak to przyszło, że ja stawiam fioletowy? Ale zobaczcie, jak to teraz pięknie wygląda. Ej, wspaniale. Możemy jeszcze ten domek sobie tu postawić, żeby było fajnie. Damy sobie tutaj, hops. O, i kolejny. Ale ładnie, normalnie nocowanie sobie tu zrobimy. Zobaczcie, jak to zupełnie inaczej wygląda. I też Marysia tutaj śpiewa miliony waszych uśmiechniętych twarzy. No właśnie, nowa piosenka Smile, znaczy nie nowa już taka, nie nowa. Kto ją zna, pisze w komentarzu. Miliony waszych uśmiechniętych twarzy. Da. No i ja sobie tutaj tańczę. No dobra, no to dzień się powoli kończy, słuchajcie. Fajnie przeżyliśmy go na różowo, potańczyliśmy sobie, pojedliśmy, znaczy popiliśmy, bo ja tylko szejka mogłam dzisiaj jeść, nic innego. Co jeszcze byśmy mogli... A jakbyśmy tak stworzyli Brookhaven całe na różowo, stworzyli nową grę na różowo, ale byłoby mega. O nie, zobaczcie, co tutaj Marylka robi z moim samochodem jeszcze! Ona wyjeżdża nim, zostaw, ona stawia za nim... Co ty zrobiłaś? Zabieraj ten namiot z mojego auta, z mojej limuzyny, ty masz gorszy. No nie! Zaraz się tu wścieknę normalnie i zobaczysz mnie. Patrzcie, ja teraz wziąłam... Stój, Marylka! Nie mogę jej dogonić. Weź się zatrzymaj, ja mam coś dla ciebie, wiesz? Marylka, bo ja coś dla ciebie mam, zapomniałam ci mówić. Ja zaraz przyjdę. Poczekajcie, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ej, gdzie ona jest? Tutaj się zatrzymała, dobra, tutaj jest. Tak, Marcela tutaj wbiła też. Bo słuchaj, ubierz się na fioletowo. Co ty rozkazujesz moim widzom? Oni będą się ubierać jak oni chcą. A może chcą na różowo, bo ja jestem różowa. Patrzcie, ja teraz podchodzę i normalnie wysadzę bombę Maryli. Marylka! Masz tu bombę! Weź ten samochód swój, zabieraj! I pyk! No, ej, czekajcie, nie działa! Nie działa, rozbrojona! Idę do ich domu teraz tutaj wysadzić. Tu postawiam bombę, uwaga. Wow!
Robimy tutaj wojnę normalnie na kolory, widzowie. O nie! Kto tutaj wchodzi do mojego domu? To jest zakaz wchodzenia. Patrzcie, widzę, jak Marylka tu biega z bombą i chce wysadzić moje auto. O nie, mój dom się pali! Szybko, gaśnice! Pożar domu zgłoszony! Szybko! Gaśnica, gaśnica! Gdzie jest gaśnica? Dawajcie wszystkie dziewczyny razem! Koniec tej kłótni o kolory. Wszystkie kolory są super. Mój dom się pali! O nie, szybko, szybko! Dawajcie! Dawajcie szybko! Musimy tutaj ugasić pożar. Dawajcie gaśnice! Szybko, skończmy tą rywalizację, to się już nie opłaca. O nie, wchodzę w to, żebyśmy wszyscy byli cali tylko. Uwaga, dobra, ugaszam, jest, udało się. O nie, jeszcze tutaj, szybko trzeba to ugasić. Co tu się stało, co ta bomba spowodowała, że mi się dom zapalił, on jest taki piękny, różowy. Okej, chyba już ugaszony. Ej, nie mogę tego ugasić! Jaki to jest mocny ogień! Dawajcie, strasz! Szybko, o, już jest! Udało się! Uff! No i widzowie, napiszcie w komentarzu, który kolor był lepszy, który kolor dzisiaj zwyciężył, różowy czy fioletowy. Możemy zrobić kolejną taką rywalizację z innymi kolorami. Napiszcie w komentarzu, jaką chcielibyście rywalizację kolorów. Jakie kolory... O, patrzcie, nawet wóz strażacki tutaj przyjechał ratować. Marysia przyjechała ugasić pożar. Dziękuję wszystkim, było mega fajnie, ale nie kłóćmy się o kolory. A mimo wszystko rywalizacja była bardzo fajna, ale moim zdaniem wygrał różowy, tak mi się wydaje. No, chociaż fioletowe też ładne, ale jednak różowy górą, co nie?